Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek poradnika gracza, w którym doradzam Wam ciekawe sprzęty dla graczy. Ostatnio były myszki laserowe i optyczne. Dzisiaj opowiem Wam o sprzęcie nieco mniej znanym niż klawiatury i myszki, takie typowe, a chodzi tutaj o tak zwane keypady, czyli takie wycinki, fragmenty klawiatury przeznaczone typowo dla graczy i typowo tylko i wyłącznie do gier komputerowych, ponieważ po prostu na tym nie da się pisać, a do gier takie urządzenia są naprawdę niezastąpione. Miałem okazję i przyjemność przetestować około 3-4 modeli z różnych półek cenowych i o nich za chwilkę Wam też opowiem. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Tracer Avenger. Jest to zdecydowanie keypad na każdą kieszeń. Kupić go można za jedynie 50 zł. Jak na taką cenę, wykonany jest bardzo dobrze i działa również przyzwoicie. Nie posiada niestety żadnych udogodnień. Nie jest podświetlany, ani nie możemy programować jego klawiszy. Avenger to świetna klawiaturka do gier, szczególnie do shooterów. Posiada 45 klawiszy. Klawisze są fajnie rozmieszczone, a keypad posiada wygodną podpórkę dla naszego nadgarstka. Zdecydowanie polecam jako pierwszy keypad. Razer Nostromo. Zaawansowany keypad Razera. Jeden z pierwszych modeli na rynku. Obecnie już ciężko go dostać, bo zastąpiony został przez nowsze modele. Nostromo posiada 16 podświetlanych i programowanych klawiszy, do tego rolkę przydatną w grach np. do zmiany broni i 8-kierunkowy D-pad, podobny do tych z padów od konsol. Keypad ten jest wygodny i dobrze wyprofilowany. Nostromo posiada klasyczne membranowe klawisze. Logitech G13 Advanced Game Board. Także firma Logitech nie pozostaje w tyle. Jej keypad G13 to bardzo dobre urządzenie. Średnia cena w internecie to około 300 zł. G13 to duży keypad wyposażony w membranowe klawisze. Jest ich 25 i są w pełni programowalne. Klawisze posiadają podświetlenie, które również możemy konfigurować po swojemu. Przydatny okazuje się także mini joystick umieszczony tak, aby obsługiwać go kciukiem. Keypad ten posiada także wyświetlacz LCD, wyświetlający przydatne informacje podczas gry. Jest to rzecz, która go wyróżnia na tle konkurencji. Razer Tartarus. Koszt zakupu to około 300 zł. W zamian otrzymujemy solidny keypad o 15 membranowych klawiszach. Wszystkie są podświetlane i programowalne w aplikacji Razer Synapse 2.0. Tartarus jest następcą keypadu Nostromo, a także nieco zredukowaną wersją topowego keypadu Orb Weaver. Keypad ten posiada także mini joystick przydatny w grach. Razer Orb Weaver. Można spokojnie powiedzieć, że to obecny król keypadów. Na dodatek jedyny wyposażony w przełączniki mechaniczne. Żywotność przełączników jest ogromna, a aktywują się przy użyciu siły równej 50G. Keypad ten jest duży i bardzo wygodny. Posiada regulowane elementy podparcia nadgarstka. 20 programowanych i podświetlanych klawiszy, a także możliwość nieograniczonej modyfikacji w programie Razer Synapse czynią z tego keypadu lidera. A teraz bardziej jako ciekawostka przedstawię Wam alternatywne wersje keypadów znalezionych w sieci. Generalnie większość z nich jest bardzo ciężka do dostania w Polsce. A4Tech X7 G100. Ten keypad bardziej wygląda jak połówka klawiatury. Nie posiada charakterystycznego dla innych urządzeń tego typu profilowania pod dłoń. Jednak jest tani, kosztuje około 40 zł. Posiada płaskie gumowane klawisze oraz podwyższony zestaw klawiszy WSAD. Czerwone nakładki umożliwiają łatwą lokalizację strategicznych przycisków. Producent w zestawie daje nam 4 zestawy nakładek na klawisze. Kupieniem tego keypadu w Polsce akurat nie ma problemu. Revoltech FightPad Advanced Keypad. Mało znany, ale dość ciekawy keypad firmy Revoltech, znanej bardziej z pas termoprzewodzących, chłodzenia i akcesoriów do obudów komputerowych. Wygląda jak wyprofilowana połowa klawiatury z dużymi przyciskami gamingowymi po środku. Cena tego modelu to jakieś 50 dolarów. Genius Ergomedia 500. Firma Genius jest mi doskonale znana, jednak nie miałem pojęcia, że w ich ofercie znajduje się keypad. Urządzenie wygląda na wygodne i dobrze wyposażone.
koszt używanego urządzenia to jakieś $40, co pozwala przypuszczać, że nowe kosztowało około 60. Ten keypad otrzymał kilka wyróżnień w 2008 roku, jednak pewnie kupienie go obecnie nie byłoby łatwą sprawą. Cytec Cyborg Command Unit. Ten keypad to prawdziwy rarytas. Wyprodukowany przez firmę Cytec, która swojego czasu była producentem myszek Cyborg Rat i innych akcesoriów z tej linii. Widziałem na zagranicznych stronach kilka wersji tego urządzenia. Cena oscylowała w okolicy $120, więc nie jest to model tani. Jest podświetlany i swoim wyglądem przywołuje na myśl inne akcesoria tej serii, chociażby klawiatury Cyborg. Wolf King Warrior Gaming Keypad. Ciekawy, kulisty keypad. Nie wygląda na tak wygodny jak chociażby konstrukcje Razera czy Logitecha, za to ma sporo przycisków i ich ułożenie wydaje się być przemyślane. Cena używanego modelu to około $80, czyli kolejny kosztowny sprzęt. Ok, widzieliście kilkanaście modeli, takich, które są bez problemu do kupienia w naszym kraju i takich bardziej, które były ciekawostką. Natomiast wszystkie keypady mają ogromną przewagę nad klawiaturą. Są o wiele wygodniejsze i jak już się przyzwyczajimy do takiego keypadu, to gra się nam naprawdę świetnie. Czyli też teoretycznie możemy uzyskać przewagę w grach. Jak wiemy, sprzęt dla gracza jest bardzo ważny. Musi być nie tylko funkcjonalny, ale także wygodny. I właśnie te keypady zapewniają nam wygodę, a te droższe modele są i podświetlane, i mają w pełni konfigurowane przyciski, makra, inne ciekawe funkcje, a także zdarzają się keypady wyposażone w przełączniki mechaniczne, czyli ukłon do fanów klawiatur mechanicznych. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, łapka w górę i widzimy się niedługo w kolejnych poradnikach. Pozdrawiam Was, cześć!